Dobra, dobra. Robimy klapsa na dzień robimy dobry. Robimy klapsa, klaps kurwa. Ale w plery poszło. Fucking homosexual invited. Ten zapach za mną chodzi, nie mogę się uwolnić. Nie uwolnisz się od tego. Katry, Katry. Bang, 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 bang. Dobra, to spierdolenia. Dobra, wiem, przechodzimy do tego dobrego, kurwa. Ja jestem teraz prawie... Jestem tutaj drugi raz z gospelem, tym razem w innym klubie. Pierwszy raz Pierwszy raz ze Skulapie? Jestem pierwszy raz we Skulapie. To widać po mojej japie. Dokładnie tak, no nie byłem tu nigdy. Jest już troszeczkę po 12. Zeus gra zaraz obok. A ja przeprowadzę z tym szaleńcem wywiad. Ja gospel, przeprowadzę z nim wywiad. Gospel, gospel. A może zamieńmy się rolami i to ja będę zadawał nie, pytania? Nie, chcę, nie. Dobra, nie, to nie. Nie, nie, nie. To nie, 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 raz, nie. Na następny raz tak robimy. Dobra, nie narzucam się, bang. Zawsze masz patent na mixtape, ale tym razem go złamałeś. Odkryłem system. Mianowicie. Kod Leonarda da Vinci został złamany. Słucham cię. Na poprzedniej płycie wyglądało to tak, że zacząłeś od poezji. Aha. Później coraz wyżej piąłeś się, aż doszedłeś do patologicznych kawałków. Dokładnie tak było. Ale na tym mixtape'ie pizdy blizny, smród blizny, bang, bang, bang. Zrobiłeś zupełnie odwrotnie. Dokładnie Dlaczego? Tak zrobiłem. Dlaczego? Ponieważ zmieniam się i jestem już innym człowiekiem. Nie jestem tym samym gościem, który był w 2012, który żywił się każdą możliwą patologią, która ukazała się w jakimkolwiek pierdolonym medium. Teraz jestem uduchowionym, innym człowiekiem, który czyta historię stworzenia Grenlandii i ma zamiar przejąć pałeczkę po Eldo i nagrać prawdziwie inteligentną płytę przemyśleniową, taką, jak jeszcze nie zrobiłem, a wszystko po to, żeby dostać wasze hejty, opętańcy. Czyli zacząłeś od plugawych i skończyłeś na pięknych kawałkach, zamieniłeś się w motyla czystego, pięknego i już teraz będziesz tylko nagrywać emo-rapsy. Jestem dżidżownicą cały czas, a gąsienicą, ale rozpracowałeś mnie, Sherlock! Wiedziałem, bang, bang, bang. Już drugi raz. Raz cię złapałem na twoim języku i go rozkodowałem. Miałem dokładnie tak. I teraz, drugi raz mnie złapałeś i jeszcze następnym razem złapiesz mnie pewnie za dupę. Ale wróćmy do patentów w takim razie. No, za każdym razem na mixtape'ie zapraszasz osoby, które wygrały WBW. Dokładnie tak. Ale czy jeszcze zapraszasz osoby, które wygrały inne bitwy, czy zawsze będą to osoby, które wygrałem WBW? Zawsze będą to osoby, które wygrały WBW, chyba że na kurwie tyle mixtape'ów, że skończą się mistrzowie WBW i wtedy będę zapraszał innych gości, którzy wygrali inne bitwy, jak będzie chciało mi się robić mixtape'y i nie zacznę pisać bajek dla dzieci albo nagrywać reklam dla jakiegoś pieprzonego szamponu Head & Shoulders. Co do bajek dla dzieci, to ty naprawdę to robisz. Opowiedz coś o tym. No tak, no piszę bajki dla dzieci, no bo mam z nimi dużą styczność po kawałku, wiadomo, którym dzieci są... Myślałem, że Józef Fritzel. Moim stricte targetem, no Józef i dziecko, wiesz, wszystko kręci się wokół dzieci, no i co, no i piszę bajki dla dzieci, polecam, już niedługo zobaczycie mnie w całkiem innej osłonie, tylko nie będziecie wiedzieli, że to ja, bo będę ukrywał się pod pseudonimem Mariola Napiórkowska. Bang, bang. A czy to będą książeczki, czy to będą może jakieś audiotapy, kiedy będziesz bracie, narratorem? To będą książeczki i audiotapy, to będzie wszystko. Zaleję rynek bajek dla dzieci, przejmuję go. To są moi potencjalni klienci za jakieś 20 lat. 20 lat. Trzeba, wiesz, powrócimy wychowywać do tego. Młodzież. Trzeba. Trzeba wychowywać słuchaczy, jak to mówił bro. Trzeba. Mixtape'y. Kiedy będzie porządne LP, kiedy w końcu przestaniesz kraść bity? Oj, bracie, chciałbym zrobić to jak najszybciej, ale że jestem leniwym hultajem i nie ogarniam trochę, no to wtedy niestety zawsze jest ten sam problem, czyli opierdalam się i nie nagrywam. Tak jak robię to właśnie w tej chwili, aczkolwiek... Poczyniłem pewne szeroko zakrojone plany po to, żeby skończyć już cały ten pierdolnik i zrobić taką legalną płytkę, mam nadzieję, na niekradzionych bitach. Jest sztos bardzo sympatycznych opętańców, którzy podsyłają mi swoje produkcje, więc mam takie możliwości i chciałem to zrobić. Aczkolwiek w tym roku mamy 2014 rok, który jest rokiem 10. rocznicy śmierci mojego opieprzonego chóru, czyli Oldery, Dogi i Bastarda. I doszedłem do wniosku, że chyba muszę zrobić jakiś tribut na cześć tego opętańca, w którym jestem... Hologram ODB na twoim koncercie. Zbieramy hajs na to. Robimy to! I hologram magika. Hologram magika na numer sobie. Mojego konta 44 55 68 200, bla, 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 bla. Nie przepierdolę tego hajsu, naprawdę. Był Tupac, był Easy E, robimy też ODB w takim razie. A potem dzwonimy na psy. Dobrze, tak robimy.
Kolejne szybkie pytanie w takim razie. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Kawałek z Białasem, Siłka, krótka piłka. Krótka piłka, powiedz, ale jesteś pizdom albo grupa. Twoi fani chcą wiedzieć, ile bierzesz na klatę. Bracie, biorę wszystko. Bierzesz wszystko. Biorę wszystko. Wszystko, co jest, to biorę. Jak nie ma, to też biorę. Ja... dziki. Myślisz, że bierzesz więcej niż Białas na klatę? Myślę, że Białasa wziąłbym na klatę. Wziąłbyś Białasa? Myślę, że waży koło stówki, to bym go wziął. Targnąłbym go. Na następny raz bierzemy Białasa na klatę w takim razie. Dokładnie jak tak. To się stanie wycisnąć Białasa, to... Trzeba by go włożyć na krążki jakoś. Musiałbym go przeciąć na pół, zrobić dziurę w jego głowie i w tyłku i wtedy włożyłbym go na krążki, to wtedy myślę, że byłbym go w stanie wycisnąć, bo taki gibający się, to ciężko wycisnąć takiego gibającego się. I nogi Solara po bokach. Tak, i no, bardzo... o tak, Solara nabitego na Białasa. To już bym laik by się cieszył, laik by się cieszył. Laik by się cieszył, ale jego też bym wycisnął. Jego to bez problemu. Wycisnę go jak pryszcza. Bang, bang, bang. Dobra. Pozdrawiamy wszystkich laików. Solarów i Białasów. Kocham was. Okładki. Okładki. Miałeś konkurs na swoją okładkę, na nowy mixtape. Tak, co miałem. Co zrobiłeś z tymi zajebistymi okładkami, które ci zostały? Bo tam, stary, było kilka takich. Bierzesz na pewno na nowy mixtape. Dokładnie tak, wiesz jak to jest. Nic się nie marnuje. Ja ogólnie rzecz biorąc jestem biednym gościem. Ekosystem. Muszę, że tak powiem, odzyskiwać energię i tak dalej, i tak dalej. Recycling śmieci, więc na pewno wykorzystam to wszystko po to, żeby minister środowiska była zadowolona. Bang, bang, bang. Ewa Kotu, patrz. Bardzo cię kocham. Jak robi konkursy, to nic się nie marnuje. Dokładnie tak, dokładnie tak. Okładki ogólnie rzecz biorąc, to sytuacja wygląda tak. Ostatnią okładkę zrobił Wióru Wel Mleko, Wel Jachu, czyli najstarszy street artowiec w Polsce. Gość, który ma ze 40 parę lat i w ogóle jest ustatkowanym typem. Dałem mu wolną rękę. Nie spodziewałem się, że tam będą penisy i cały ten pierdolnik, ale nie mogę go przecież zaniczać. Nie spodziewał się tego. Jest artystą. Jako, że płyta jest chujowa, w sensie treściowym, to okładka też musiała być chujowa. Nie chodzi mi tutaj o szatę graficzną, tylko to, o co się na niej znalazło. Zatem byłem bardzo zadowolony, on był też zadowolony. Daliśmy sobie po buziaku, wysłałem mu krupkę i na tym nasza współpraca na pewno się nie zakończy. Mleko, pozdrawiam cię, pamiętaj, przestań żreć te pieprzone warzywa. I krówki, i krówki. Mają prawo być zjadane. Jebać wegetarian, albo nie jebać, ale konwertujemy wegetarian. Bang, 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 na mięsarian. Taki jest temat. Donatan, podobno chcecie wykląć, spalić na stosie, ukrzyżować, polać wodą święconą, dlatego że po raz trzeci już coś zjebałeś. No niestety, to jest urok, albo nie urok. On jest bardzo sympatycznym gościem, non stop przysyła mi bity i mówi, żebym nagrywał, ale jestem leniwym bytlakiem, więc bardzo cię przepraszam, mój ty czcicielu światowida. Poza tym to ja go zawsze kropię święconą wodą. On, bracie, składa ofiary Perunowi, więc ja namawiam go, żebyśmy szli razem na jakieś maryjne jucznie albo niespory. On się na razie opiera, ale myślę, że uda mi się go przekonać. Przyznaj się, że nie chciałeś się przebrać za Słowiankę i pokazać dobry cyc. Bracie. W jego klipie. Chciałem. To jest patent. Dużo cycków, dobry klip. No niestety powiedział, że muszę wydepilować klatę, ale... excuse me, miss, no tego nie mogę zrobić, to jest przeciwko moim 10. Albo właśnie włosiona klata Donatana, bo nie ma klipu, niestety. No dobrze, tak czy inaczej, pozdrawiamy go, na pewno nagram multum rzeczy na jego bitach i pożałuję tego. Pożałuję tego. Ile zarabia Super Pimp? Ile zarabia... Ogłosiłeś się na płycie, że jesteś Super Pimpem. Ile zarabia Super Pimp? Bracie, Super Alfons jest super bohaterem, a super bohaterowie robią wszystko pro publico bono, czyli Super Pimp tak nie jak zarabia. Tak jak as. Tak jak as wywiadu, dokładnie tak. Zatem Super Alfons sklepie biedę, no niestety. Aczkolwiek jest zajebiście zadowolony. A są jakieś benefity z tego powodu? Wiesz, duperki za naganianie klientów płacą w naturze, a chłopcy stawiają wódeczkę, więc jakoś tam żyje. Turla się. Turla się. Turla się. Bang, bang, dobrze. Piski, zyski. I wytryski. Wytryski. Nazwa kolejnego mixtape'u? Przyznaj się. Dyska, łyska czy kurwiska? Na! Chyba, że coś zacenzuruję, ale nie podejrzewam. Nie no, dziki, wymyśliłem to na poczekaniu, więc ciężko mi powiedzieć. Ale to już musi zostać. Ale to musi zostać, bo rzekło się. Jak się mówi, słowo się rzekło, kobyłka u płotu, darowaniemu koniowi nie zagląda się w dupę. Bum. Co myślisz w ogóle o patencie, że nazywa się ciebie ostatnio wcieleniem Stachurskiego? Bracie, myślę, że
coś w tym musi być, no. Wcieliłbym się w niego. Pożądam wcielenia się w Stachulskiego, no, tylko że on non-stop śpi w swojej energetycznej piramidzie i nie mogę się jakoś do niego dobrać. Ale myślę, że prędzej czy później mi się to uda. Dopadnę cię, ty bydlaku! Pilnuj się! Ciebie kontroluję! Stachulskiego i Kwiatkowskiego! Czy twoja żona, ej, tak ją mianujesz? Moja żona, bo tak. Nie widzę żadnego pierścionka. Tak, no. To nie. A jest! Jest, to jest on! To jest on! Jest tutaj tego, bardzo ładny pierścionek. Pik, pik. Czy jest ona zadowolona z od, które piszesz dla niej? Bo to po części są jednak. Tak, jak najbardziej. No cóż ja mogę powiedzieć? Jako, że jest wielką fanką Jilla Scotta Harona, to wyrzuciła mnie z domu po tym, jak dokonałem tej profanacji. Ale... Ojciec chrzestny hip-hopu, można dokładnie powiedzieć. Dokładnie tak, bang, 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 stary brodaty opętaniec, który robił mega szarlatańskie rzeczy. Wszystkim polecam, jeśli chcecie zdeflorować swoje uszy dobrą muzyką, to włączajcie tego małego, czarnego gałgana, który niestety już nie żyje. Świeć, panie, nad jego duszą. Czarną. Powracamy, karta naładowana. Zmieniliśmy kartę, wymieniliśmy baterię, umyliśmy dupy i wymyjemy jeszcze zęby. Ty, 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 ty. Ale w zasadzie ostatnie pytanie mi zostało. Ja pierdolę, nie, niemożliwe, to już koniec? Podobno robisz teraz klipy ze swoimi dwoma świnkami. Jak tak to działa? Opowiedz nam o tym. Bracie, zatem tak, no, robię w tej chwili klip, który jest, że tak powiem, stworzony z samych samojebek z telefonu, czyli nie oczekujcie raczej sztosowej jakości. Będziecie to mogli oglądać na tych swoich małych, malutkich, pieprzonych, szatańskich telewizorkach, zwanych obecnie telefonami komórkowymi w małej rozdzielczości. A jest to animacja poklatkowa. Czyli nie będzie high definition. Z chorą maciorą i jeszcze z jej kumplem, który siedzi gdzieś u mnie w kieszeni, mianowicie opętanym gumowym kundlem. To jest on, możecie się przywitać, bang, bang. Cała kwestia to jest remixo, blendo, kurwa, nie wiem co, no, to jest jakieś pojebane. Zrobiłem szarlataństwo, dowiecie się potem. Bardzo prawilny kawałek o drodze, a tymczasem muszę jeszcze nasiekać kilka zdjęć, więc trochę na to poczekacie, gałgany. Byłbym zapomniał. Tak. Spotkałem cię w Poznaniu i szerzyłeś ideę zdrowia. Szerzyłem ideę zdrowia wśród starych bab. Jak najbardziej. Ogólnie rzecz biorąc, panie, badajcie się. To jest prawdziwa historia. To jest prawdziwa historia. Jak najbardziej, wiecie, o serce trzeba dbać. Udary mózgu często się zdarzają, więc ja no nakurwiam dobro. Jak to kapitan dobro. Jak tam trafiłeś w ogóle? To jest... Bracie, no... Ja coś, tak naprawdę wiem, ale... Coś trzeba wrzucić do garnka i wsadzić do kubka, więc nakurwiam takie evenciki dla paru, że tak powiem, firm, których z nazwy nie wymienię, ponieważ już mnie więcej nie zatrudnią. Zatem robię jazdy wszelakie, przebierając się za dzikiego Mikołaja, walczę z rakiem i wszelka jazda nakurwiania zdrowia i dobra, jestem w stanie ją, że tak powiem, propagować. Oczywiście wszystko za get, bang, bang. Hajs się musi zgadzać. No nic, panie gospodarze, dziękuję ci bardzo kolejny raz już. Dobrze, gałganie. Przenosimy się do piekła poprzez te drzwi. Idziemy tam do biura. Bang, bang, bang. Trzeba zapłacić fluchtę pieniędzy panom, którzy są za tymi drzwiami. Zatem musimy... Idziemy tam. Musimy robić bang.